To w porządku. Rozpoczynamy oczywiście od Orlen Warsaw Maratonu. Wielkie święto biegania trwa, aczkolwiek najważniejsza zagadka już została rozwiązana. Znamy zwycięzcę. Wygrał brązowy medalista Mistrzostw Świata w Moskwie, Etiopczyk Adese Tola. No tak, wygrał Adese Tola, on był faworytem, on tu przejechał zdecydowanie najlepszym rekordem życiowym, 2:04:49, tak szybko, dzisiaj nie udało się pobiec, tam były problemy z pacemakerami, oni dokładnie się dogadali do tego, żeby w jakim tempie ten wyścig mają prowadzić, tak czy inaczej Etiopczyk wygrał te zawody i ustanowił rekord ziemi polskiej, jego wynik 2:06:57, lepszy od tego rekordu ziemi polskiej, który do tej pory wynosił 2 godziny 8 minut i 17 sekund. A nasz faworyt Henryk Szost też pobiegł dobrze. Pobiegł na tyle dobrze, że był trzeci. Zajął trzecie miejsce w Orlen Warsaw Maratonie. Pobiegł poniżej 2 godzin 9 minut. Oprócz tego, że został mistrzem Polski, bo takie zawody też tu były rozgrywane, wypełnił też minimum na Mistrzostwa Europy, które w tym roku, w sierpniu, odbędą się w Zurychu. I to dla niego jest sprawa najważniejsza. On w Londynie podczas Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku był najlepszym z Europejczyków. On w Zurychu chce powtórzyć ten wynik. Chce zdobyć złoty medal Mistrzostw Europy. Bardzo dziękuję za relację. To był Aleksander Dzięciołowski, który obserwował biegaczy na trasie.